Witam serdecznie wszystkich czołgistów oraz widzów, którzy nie jeżdżą czołgami w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku jubilatem jest gracz o niku Mawzarr. Cześć! Siema! Mawzarr. No i rozegra 20-tysięczną bitwę. A razem z nami w Plutonie twój kumpel Krausik 8. Cześć. Witaj. Dobra. Słuchaj, to się czyta Mawzarr, nie? Zgadza się. I co to oznacza? Dlaczego tak się nazwałeś w grze World of Tanks? Wiesz co, jakoś tak kiedyś patrzyłam, nie mogłam znaleźć ciekawego niku. Spojrzałam po internecie i tak jakoś znalazłam nick Mawzarr. No i tak już zostało. No, dobra. Infogra Kwika wskazuje, że lubisz grać, znaczy najwięcej rozgrałeś gier czołgami ciężkimi, radzieckimi, francuskimi, niemieckimi, amerykańskimi. Pula jeszcze nie zrobiłeś, najlepszy exp masz na T-54. Tak to wygląda. A jak w tej chwili twoje ulubione czołgi to jakie? Wiesz co, ostatnio często gram WZ-tą 131 na przykład. I z trzeci ostatnio mi się też spodobał. No tak wszystkim pogrywam ekspresa powolutku. Tak jest. No i dziś drugi jubileusz to jest tysięczna bitwa, bo tym właśnie czołgiem Batchatem zagrasz tysięczną bitwę oraz 20-tysięczną bitwę ogólnie. Jak się czyta Batchat, to już, już puszczam. Batignol Châtillon. Tak, coś takiego. Nie wiem dokładnie, czy dobrze, ale tak Google tłumacz to wypowiedział. Dobra. W zasadzie nie ma co gadać. Dziś Polska-Rumunia. Rumunia-Polska. W Bukareszcie gramy o 20:30. Bodajże, więc kibicujemy oczywiście naszej drużynie. Ja również posiadam Batchata. Więc co, przygotowani? Tak. No to jedziemy. No cóż, wygląda na to, że mają trochę przewagi ich czołgi, jeżeli chodzi o miasto. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapewne gdzieś na akademiki. Zgadza się. Ktoś tam spróbować. Na akademikach. O, Krausika wywaliło chyba. Chyba tak. Skoda T-50 też została na kapie. No to tak. Takie początki. Takie mamy początki. No, już go nie ma. Jak zobaczę, że wejdzie na TS-a, to go wrzucę. Dobra. Wszyscy oni chyba do miasta pojechali. Dobra, to co? Może tam się kopsnę za tym ru, zrobić im taką małą dupeczkę.
Dobra. To pojedźmy tam za nim. No już 3-0. Już 5. No nie wygląda to najlepiej. Leopardzik tam pojechał. Oh my god. No, kiepsko. Już chyba się nawet nie opłaca wracać. Boże, nie opłaca się już chyba nawet wracać. No nic, kiepsko. Oh my god. No cóż. Dostałem pokusę. Ja mogę tylko wytłumaczyć swoją grę tym, że właśnie wróciłem z siłowni, ale no tak jakoś no niezbyt, bardzo pechowo. Jeżeli chodzi o podsumowanie, no była to twoja 20-tysięczna bitwa. No można to nazwać fatum jubileuszowych bitew, że właśnie kolegę z Plutonu wywaliło, no i tak wyszło. Dobra, to może tak na koniec jeszcze powiedz, co teraz jeszcze ekspisz. No teraz te 5-4 powoli do T62A się kieruję, bo 140 są odkryłem. No tak powoli wszystko, WZ-kę 132 tam robię, bardzo fajne, swoją drogą lajty. Mhm. No dobra, to, to w zasadzie wszystko, dzięki za wspólną grę. No i może chciałbyś kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić cały mój klan, Cruz. Zapraszamy serdecznie, robimy reaktywację. Aktywnych graczy zapraszamy. Mojego kolegę Krausika, którego niestety wywaliło. No i cały mój klan i również ciebie i twoich widzów. Pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Trzymamy kciuki za Polskę. O 20:30. Mecz, jak coś tam będę na streamie. To na razie trzymajcie się i do zobaczenia.